Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dobry wieczór i dzień dobry. Mamy dzisiaj czwartek, 29 dzień października 2020 roku i informacją dnia jest to, że jutro jest piątek i to jest ten piątek, na który czekamy już od kilku dni, wiedząc, że będzie to wydarzenie w historii Polski prawie na pewno wyjątkowe. Spodziewany jest głównie w Warszawie protest, do którego wzywa ogólnopolski strajk kobiet. I on zgodnie z zapowiedziami, intencjami organizatorek, no i tym, co dzisiaj wiadomo o spodziewanej skali tego wydarzenia, będzie rzeczywiście czymś wyjątkowym. To będzie dzień, jakiego we współczesnej Polsce nie oglądaliśmy, zarówno ze względu na skalę tych protestów, jak i z powodu takiej jakościowej unikalności tego, co się jutro wydarzy. Natomiast to wszystko oczywiście, niestety, dzieje się na tle, które wygląda no właśnie tak, że liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła w ciągu ostatniej doby 20 156, a 301 osób zmarło. Liczba osób w szpitalach na dzisiaj to 14 631, a tych wymagających podłączenia do respiratora to 1203 osoby. To są 1203 osoby, które w tej chwili walczą o życie i które, no żeby nie tkwić w złudzeniach i spoglądać twardo w rzeczywistość, raczej tę walkę w ogromnej większości przegrają. Mamy w Polsce blisko pół miliona, bo ponad 489 tysięcy osób przebywających na kwarantannie. No i mamy w głowach wszyscy to samo pytanie, ilu jeszcze ludzi zakażonych koronawirusem i roznoszących tę zarazę pozostaje całkowicie poza tym kulejącym, a pozostającym w absolutnym chaosie i niedowładzie systemie monitorowania sytuacji, lokalizacji źródeł zakażenia i tak dalej. Porozmawiamy chwilę o tym, jaka będzie najbliższa i dłuższa przyszłość, no właśnie w tych dwóch kontekstach. Zapraszam. Znaczy, po tym oświadczeniu orędziu Kaczyńskiego z ubiegłego tygodnia, które no, wywołało niemałą ekscytację i dosyć spore zdumienie, bo rzeczywiście było na co popatrzeć, że tak powiem. No, dzień dzisiejszy przyniósł kolejne informacje na temat działań i poleceń wydawanych przez prokuratora, Bogusława Święczkowskiego. No, to jest ktoś, kto pełni funkcję prokuratora krajowego. I on mianowicie polecił swoim podwładnym ściganie organizatorów tych demonstracji, które się właśnie odbywają z powodu naruszenia przez nich artykułu 165 kodeksu karnego. Ten artykuł mówi o tym, o tych, którzy sprowadzają zagrożenie zdrowia i życia na znaczną liczbę ludzi. To jest artykuł normalnie stosowany przeciw zamachom terrorystycznym. Dziś prokurator krajowy postanawia zastosować go przeciwko ludziom oczekującym praw człowieka i wykonującym swoje prawa polityczne, które przysługują w demokracji każdemu i których nie da się zdjąć ministerialnym rozporządzeniem, z czym właśnie dzisiaj mamy do czynienia. Równocześnie słychać pogłoski, one są prawdopodobnie wypuszczane celowo, obliczone być może na efekt mrożący, o grożącym nam w Polsce stanie nadzwyczajnym. Ja dosłownie przed momentem odebrałem telefon z informacją o tym, że prokuratorzy na jutro dostali takie polecenie, by prowodyrów, jak to się określa, tych jutrzejszych zamieszek, kolejne określenie, osadzać w areszcie za kratkami w oczekiwaniu na rozprawę, być może rozprawę w trybie przyspieszonym. I kto wie, czy nie rozprawę, no właśnie z artykułu 165 kodeksu karnego. Tutaj przypominam, że to jest przestępstwo opisane w kodeksie karnym, zagrożone karą do 8 lat więzienia, a w niektórych przypadkach nawet do 12 lat więzienia, wtedy mianowicie, kiedy rzeczywiście da się stwierdzić, że istnieją jakieś ofiary tego niebezpieczeństwa. Czy da się w jakikolwiek poważny sposób potraktować te zapowiedzi
No prawie na pewno należy je traktować poważnie, ponieważ mamy do czynienia ze skrajnie niepoważnymi ludźmi u władzy. Znaczy, tam nie ma co liczyć na rozsądek, tam można liczyć raczej na głupią nerwowość ze strony tych ludzi, więc wszystko może się wydarzyć. Ale też i wszystko może się wydarzyć i raczej należy spodziewać się trudnych sytuacji, powiedziałbym, że już w przyszłym tygodniu, bo prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu zobaczymy kolejne jakieś niewiarygodnie wysokie rekordy dotyczące liczby osób zarażonych, liczby osób hospitalizowanych, liczby osób podłączonych albo niepodłączonych do respiratorów, których zacznie brakować. No, będą do nas docierać chybowe wieści i takie będziemy widzieć pewnie obrazy sytuacji we wszystkich mediach. A w tej sytuacji wprowadzony przez władzę stan nadzwyczajny wydaje mi się nie tylko prawdopodobny, ale nawet całkiem oczywisty. Czy to są złe wieści? No z całą pewnością one niczego przyjemnego nie oznaczają, ale szczerze mówiąc, jeśli miałbym zobaczyć pukającą do moich drzwi na policję po to, żeby mnie wyprowadzić w kajdankach i osadzić w areszcie, no to od zawsze wiem, że to jest dobry widok, a nie zły, bo on świadczy o tym, że ta władza traci kontrolę nad sytuacją, że innymi słowy odchodzi. No, nikt się nie spodziewa z rozsądnych, jak sądzę, ludzi, że ona odejdzie pokojowo, spokojnie i odbędzie się to wszystko w jakichkolwiek demokratycznych rygorach. No, koniec tej władzy tak właśnie będzie wyglądał, z tym się całkiem po prostu trzeba liczyć. Czy należy w związku z tym miarkować swoje zachowanie, próbować zachować jakiś umiar? No nie, to niczego nie da. Znaczy, jutro w Warszawie musi być nas jak najwięcej i musimy jak najwięcej kłopotu sprawić tej władzy, próbując być jak najbardziej konsekwentnymi, co oczywiście oznacza równocześnie konieczność unikania wszelkich aktów prowokacji, bo i tych należy się spodziewać. Przypominam, że dzisiejsza sytuacja to są nie tylko jakieś idiotyczne pogróżki Święczkowskiego i jakieś kretyńskie gesty aktywistów ONR pod kościołami w Warszawie, ale również całkiem konkretna akcja ze strony damskich bokserów, na przykład we Wrocławiu, która no, oczywiście doprowadzi do groźnych konsekwencji i z tym należy liczyć się również. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, cytując fragmenty. W trakcie jutrzejszych spacerów w Warszawie my, obywatele RP, trafimy pod jedną z siedzib Prokuratury Krajowej, którą jest Ministerstwo Sprawiedliwości, gmach przy Alejach Ujazdowskich 11, po to, by złożyć Święczkowskiemu zawiadomienia o naszym przestępstwie. No to dlatego, że ja sam i moi przyjaciele z ruchu Obywatele RP uczestniczyliśmy i organizowaliśmy bodajże kilkadziesiąt akcji protestacyjnych. Wszystkie one były rzekomo zakazane w trakcie pierwszej i drugiej fali pandemii, więc te przestępstwa, o których pan prokurator Bogusław Święczkowski informował swoich podwładnych, no wszystkich ich się dopuściliśmy. I jutro zamierzamy dopuścić się zresztą kolejnego, no ponieważ oczywiście zjawimy się pod Ministerstwem Sprawiedliwości grupą większą niż pięcioosobowa. Zawiadomimy prokuraturę o tym, że właśnie popełniamy z pełną zresztą świadomością to przestępstwo, które Święczkowski kwalifikuje jako przestępstwo z artykułu 165 KK. Ja fragmenty przeczytał. Tak? W świetle doniesień o decyzjach prokuratora krajowego, pana Bogusława Święczkowskiego, zawiadamiam niniejszym o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa sprowadzania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia wielu osób. To jest czynu opisanego w artykule 165 Kodeksu Karnego, zagrożonego karą więzienia do lat 8, a w niektórych przypadkach do lat 12. Oświadczam również, że dołożę wszelkich możliwych dla mnie starań, by te swoje czyny powtarzać pomimo dalszych zakazów, również wtedy, gdy zostaną one wprowadzone w trybie tym razem zgodnym z prawem i wciąż obowiązującą w Polsce konstytucją, również w warunkach stanu nadzwyczajnego. To uważam za ważną deklarację, ponieważ jeśli ten stan nadzwyczajny zostanie w Polsce wprowadzony, to po pierwsze nie należy mu ulegać, a po drugie należy dobrze rozumieć, że wprowadzi się go nie w walce z koronawirusem, tylko w walce z nami, a dokładniej mówiąc, z walczącymi o swoje podstawowe ludzkie prawa kobietami. I też jest taki tutaj fragment, który dla nas, dla obywateli RP, jest poniekąd nietypowy.
i który brzmi następująco. Prokuratora Krajowego Bogusława Święczkowskiego, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego uważam za pospolitych gangsterów, którzy nie bacząc na zagrożenie państwa i jego obywateli realizują własne podłe zamiary. A ponieważ niniejszemu oświadczeniu nadaje charakter publiczny, informuję prokuraturę również o tym, że jest moją w pełni świadomą intencją znieważenie zarówno wymienionych wyżej osób, jak i konstytucyjnych organów państwa, w których pełnią funkcje i którym przewodzą. Czym z kolei wyczerpuję znamiona czynu określonego w artykule 226 kodeksu karnego i zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku lub do lat dwóch, zależnie od kwalifikacji czynu. W ramach tego samego czynu oraz w geście solidarności z protestującymi dziś kobietami, trzem wymienionym osobom oraz patronującemu im wicepremierowi Kaczyńskiemu oświadczam również, walcie się panowie. No, użyliśmy tego określenia, a nie innego, ponieważ jesteśmy starsi niż, zdecydowanie starsi niż przeciętni uczestnicy tego, co dziać się będzie jutro na ulicach Warszawy. O godzinie 15 będziemy w Alejach Ujazdowskich 11. Gdyby ktoś miał ochotę dołączyć do tego całkiem poważnie formułowanego aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa, to bardzo Państwa serdecznie zapraszam. To po drodze tych jutrzejszych spacerów. Uważam, że to jest dosyć ważny gest z naszej strony. Znaczy pewnie nie najważniejszy i oczywiście najmniej ważny z jutrzejszych wydarzeń, ale ważny na przyszłość, tak? Bo ja mam nadzieję, że my wszyscy wiemy, uczestnicząc w tych protestach, że o ich sile świadczy nie ostrość sformułowań, tylko fakty, które tworzymy i koszty, które tworzymy dla władzy. Znaczy, jeśli ktoś próbuje nam po raz kolejny zakazać tej dopiero co zdobytej wolności, odzyskanej wolności zgromadzeń, no to należy po prostu powtarzać te czyny zabronione do skutku, aż tę wolność raz uzyskaną wydepczemy sobie na nowo. To po to oczywiście robimy. Uważamy, że tego rodzaju opór, realny opór jest bardzo ważny w tej sytuacji i będzie z pewnością jeszcze nie raz w najbliższej przyszłości ważniejszy niż te wszystkie gesty, które wykonujemy wszyscy do tej pory. Zapraszam wszystkich raz jeszcze do wzięcia udziału w jutrzejszych wydarzeniach w Warszawie. Jeśli ktoś może i ma ochotę, niech nas po drodze odwiedzi przy Alejach Ujazdowskich 11. Dziękuję bardzo. Do widzenia.